po stronie opozycji tezy pani profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Wielkie brawa! Dobry państwu, muszę aż sobie tutaj ścięgi położyć i żeby czasu nie przekroczyć. A to raz dlatego, że powiedziałem już tu wiele rzeczy pięknych i prawdziwych, które akurat nie zgadzają się ze sobą. To państwo będą decydować. Po drugie dlatego, że samą tezę debatu ustawiono tak, żeby można było dość dowolnie operować terminami prawda, fałsz, dobro, zło. Czyli jednak sofistyka retoryki. I tutaj można by powiedzieć tyle. Prawdą jest to, co zwycięża w sprawie. Tak by pewnie rzecz ujmowali prawnicy. No ale powtarzam, sformułowanie piękne, poważna teza, ale zależy od sposobu argumentacji. Proszę państwa, jeżeli tak jest, prawdą jest to, co zwycięża w sprawie, w co wierzymy, że jest prawdą, to trzeba by to, co zwycięża i co wierzymy, prawdą jest w istocie. I następna sprawa to taka. Mówienie o prawdzie ma zawsze dwa bieguny. I nazwijmy to, powiedzmy, niebezpiecznego relatywizmu i z drugiej strony wyabsolutyzowanych wartości. Postaram się poargumentować, mieszcząc się gdzieś po środku. Ot tak po ludzku. Prawda często nie broni się sama, trzeba ją walczyć. I nie zawsze prawda triumfuje, dodajmy, chociaż walczymy dzielnie. I nie zawsze triumfuje, choćby dlatego, że kiedy przeciwnicy stają do walki, a często w imię prawdy właśnie, w nieprawdy, w którą wierzą i którą głoszą, obie strony walczące, ktoś przecież przegrać musi. A powiedzmy sobie, sama walka, stricte wojna jest złem, bo oprócz triumfatorów są i przegrani, jakoś skrzywdzeni, jakoś z poczuciem, że coś im odebrano, a krzywda jest złem. Wojny religijne chociażby tak właśnie mogą być analizowane. Po drugie, prawda przeszkadza złu, ale nie zawsze zwycięża, bo często jest bardzo trudna, bardzo niewygodna. Owoż istnieje w psychologii termin pamięć odtwórcza. Polega to mniej więcej na tym, tak się zachowujemy, iż post factum piszemy nieświadomie nowe własne scenariusze przeszłych wydarzeń. Czyli pamiętamy krzywo, nieprawdziwie, wybiórczo, ale jesteśmy pewni, że pamiętamy dobrze, rozsądnie i akuratnie i że to, co opowiemy, to właśnie prawda. No tak się dzieje dlatego, że za wszelką cenę chcemy uzasadnić własne postawy, opinie, świadectwa. To jest bardzo ludzkie, ale niekiedy prawda na tym cierpi i niekiedy zło triumfuje, czyli wierzę, że mówię prawdę. Występuje w imię prawdy, a zło czai się tam gdzieś z tyłu bądź tuż obok. Wreszcie, prawda bywa skomplikowana i wieloznaczna, jak chociażby życiorysy ludzi, jak ideologie, z których każda głosi, że jest jedynie prawdziwa w opozycji do innych, tych nieprawdziwych i dość często postrzeganych jako złe, godne wyłącznie odrzucenia i potępienia. Wreszcie jest skomplikowana, jak chociażby życiorysy żołnierzy wyklętych, czy też jak aktualne wydarzenia w naszym parlamencie, bo to, co się dzieje, jest złe, bo psuje państwo. Ale przecież przeciwnicy, obie strony tego polsko-polskiego boju, starli się w imię prawdy o demokracji. Tak czy inaczej, zwycięży tylko jedna z tych prawd, a zatem półprawdy, a zatem niecała prawda, a zło nam się upanoszy. Wreszcie, co to znaczy, że prawda zawsze zwycięża? Prawda nie przestaje być prawdą, gdy przegrywa. To prawda. A że niekiedy przegrywa, to cała prawda. A że wszyscy oceniamy wydarzenia i okoliczności tak samo, głosimy te same idee, cenimy te same wartości, to już jest ta trzecia tischnerowska prawda, powołuje się na księdza profesora, u którego miałem zaszczyt studiować. Egzemplum. Aborcja. Dla jednych jest złem i to bezdyskusyjnie tępić je trzeba, dla innych koniecznością, którą może z bólem, ale jednak przecież dopuścić należy. Egzemplum. No niech będzie bicie przemoc. Dla jednych metoda wychowawcza, dla innych fragment ideologii całościowej. Tak jest z islamem chociażby.
dla jeszcze innych złem wymagającym kary. No, przykłady można by mnożyć, bo tutaj po drodze i równouprawnienie kobiet, i kara śmierci, i każdy tutaj zapewne przywoła to, o czym wie i nad czym się zastanawiał. Błędując, gdyby to zabrzmiała, prawda zawsze zwyciężyła zło w świecie jednoznacznie doskonałym, obroniłaby się. Ale nasz świat doskonały nie jest, a już na pewno niejednoznacznie doskonały. Ale dążymy do doskonałości i to jest piękne. Jest takie piękne jak marzenie. Myślimy po linii pragnień, to też termin psychologiczny. I wyobrażamy sobie, jak być powinno i chcemy wierzyć, że tak właśnie kiedyś będzie. Zatem, jeżeli dziś teza, prawda zawsze zwycięża, zło się obroni, to proszę Państwa, obroni się marzenie. Piękne, ale marzenie. A marzenie nie jest prawdą. Może kiedyś ziści się jakaś Arkadia, ale w rzeczywistości, w której żyjemy, teza tej debaty, której tak dzielnie broni strona propozycji, to po prostu nieprawda, ale piękna nieprawda, zgadzam się. I dlatego nie zdziwię się, jeżeli broniąc prawdy w opozycji do stawianej tezy nieprawdziwej, polegnę tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję.